No na pewno akurat taka okoliczność się tutaj trafia, że jutro są te urodziny, ale ja myślę, że to tutaj nie ma większego znaczenia i większego wpływu. Ten mecz po prostu chcemy wygrać jak każdy inny i jesteśmy optymistycznie nastawieni. A jakie jest jeszcze do tego meczu przygotowanie? Bo tak jak tutaj z trenerem rozmawiałem bezpośrednio po tym meczu w Kluczborku, no to było tych sytuacji dużo, ale miał pretensje do wszystkich oprócz ciebie, no bo nikt inny nie miał tych sytuacji. Zgadza się. No ja tutaj akurat mam do siebie pretensje duże, bo miałem taką jedną kluczową okazję, w której można było strzelić na 1-1 do przerwy i ten mecz mógłby się potoczyć inaczej. No okej, można mówić, że ja miałem, a nie kto inny. Ja wiem, że się od ciebie tego wymaga, ale wymaga się też od innych ofensywnych zawodników, żeby dochodzili do tych sytuacji. To jest chyba wasz problem. Tak, myślę, że w tym meczu naprawdę było to widać bardzo, bo i obrońcy, i pomocnicy naprawdę wyglądali bardzo fajnie. Myślę, że troszeczkę tej finalizacji brakło, bo tych dośrodkowań mieliśmy, jak naliczyliśmy z trenerem, około 50. No to ja sobie nie przypominam takiego meczu w Warcie, nie przypominam sobie takiego meczu w ogóle w żadnej drużynie, gdzie 50 dośrodkowań robisz przez 90 minut, gdzie Adi Golden wchodzi w drugiej połowie i ma tam 20 minut do rozegrania i robi 17 dośrodkowań, jeden prawy obrońca, także oczywiście te niektóre dośrodkowania nie były jakościowo idealne, ale mimo wszystko 52 dośrodkowania to musi być bramka z tego i tutaj należą się słowa nagany na pewno dla nas, dla ofensywnych zawodników. I teraz co zrobić, żeby to było inaczej w sobotę z Piastem? No ja myślę, że cały tydzień podporządkowany jest pod to. Dużo rzeczy robiliśmy na zajęciach. Dzisiaj kolejny trening, ale też trzeba oddać chłopakom z Kluczborka, że oni naprawdę dwóch stoperów ustawiali się bardzo fajnie. Ciężko się z nimi walczyło i mieli tyle szczęścia, że zawsze... Ale okej, no ten mecz już był, ale powiedz mi, jak zagrać ze Żmigrodem, żeby tutaj skasować te 3 punkty? Ja myślę, że tak zagrać jak potrafimy, tak zagrać jak robimy to w tygodniu na treningach, bo naprawdę jak przyjdziesz do nas na trening i zobaczysz, to ręce składają się do oklasku i teraz przenieść to z tego treningu na mecz i myślę, że wszyscy będziemy zadowoleni i nie będziemy co tydzień gadać, że można było, po prostu trzeba to zrobić i tyle.